Vademecum, z łacińskiego pójdź za mną. I bynajmniej nie chodzi mi o to, żebyście poszli za mną, ale byśmy poszli razem za nauką Słowa Bożego, za naszym Panem, który, gdy chodził tutaj po ziemi, uczył nas o Królestwie Bożym, o tym, jak należy przestrzegać Jego przykazań, przedstawiał nam swoje przykazania, a potem Jego apostołowie, Jego naukę tłumaczyli ludziom w różnych już okolicznościach i w różnej kulturze. I tak Ewangelia dotarła też do nas. My w czasie tych spotkań pod hasłem Vademecum staramy się przyjrzeć niektórym dziedzinom naszego życia i służby i wyciągnąć trochę różnych myśli i wskazówek dotyczących praktycznego życia. I mówiliśmy już o paru tematach, a dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o pogrzebie. Jak spojrzeć na tę kwestię, bo każdy z nas w jakimś momencie życia się z tym tematem musi zetknąć i dobrze jest porozmawiać trochę o tym, jak w takiej sytuacji należy się zachować. Zarówno wtedy, kiedy odchodzi ktoś nam najbliższy, jak również i wtedy, kiedy powinniśmy wziąć udział albo usłużyć osobom, których najbliższa osoba odeszła z tego świata. Przypominam, że to, co mówimy, jest radą dla ludzi wierzących, dla ludzi odrodzonych z Ducha Świętego, ludzi, którzy wydają świadectwo chrześcijańskiej wiary w swoim środowisku, w swoim otoczeniu. A więc i dzisiaj różne myśli podsumowane w konkretnych radach czy punktach. I tak punkt pierwszy brzmi następująco. Śmierć fizyczna dla prawdziwych chrześcijan jest przeżyciem pozytywnym. Co mam na myśli? Oto po pierwsze, że śmierć jest wpisana w los wszystkich ludzi na ziemi. To jest tak oczywiste jak narodziny. Słowo Boże mówi, że postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd. I skoro tak jest postanowione, to tak się też dzieje. I żaden, nie wiem, choćby jak się dwoił i troił, nie jest w stanie uniknąć śmierci. Bierze się to stąd, że już na samym początku, po tym jak człowiek zgrzeszył, w pierwszej Mojżeszowej, w trzecim rozdziale o tym czytamy, Bóg powiedział do Adama, w pocie czoła będziesz jadł chleb, aż powrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty, bo jesteś prochem i obrócisz się w proch. Taka jest kolej rzeczy. I wiemy, że nam, którzy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, On przyniósł dar życia wiecznego. I choćbyśmy umarli, mówi Słowo Boże, to będziemy żyli. Nie umieramy na wieki, umieramy jedynie w sensie fizycznym na pewien czas, ale nosimy już w sobie dar życia wiecznego, bo Jana 3,16 mówi, że w Chrystusie Jezusie otrzymujemy dar życia wiecznego. A w Jana 11, 25 Pan Jezus powiedział, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. To jest prawda, którą nosimy w sercu jako wierzący w Jezusa Chrystusa i dlatego też śmierć dla nas nie jest żadną tragedią. Jest pewnym przejściem, ale nie traktujemy jej w kategoriach negatywnych. Śmierć nawet można oceniać w kategoriach swego rodzaju zysku, bo tak apostoł Paweł w liście do Filipian 1,21 napisał, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Jak to zrozumieć inaczej, jak tylko pozytywnie? Taka jest prawda. W psalmie 116, w
15 wersecie czytamy: drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. W jakim sensie drogocenna? No nie dlatego, że Bóg cieszy się, że ktoś umarł, ale jeżeli byśmy spojrzeli na kwestię śmierci jako na spotkanie twarzą w twarz po długim okresie niewidzenia się, to jak odbieramy takie spotkanie z kimś ukochanym, z kimś szanowanym? Odbieramy to jako coś pozytywnego, no nie? I jeżeli my kochamy Pana, a On nas tak umiłował, że swojego Syna za nas nawet wydał, i dochodzi do momentu, kiedy się spotykamy z Nim, no to czy to nie jest wartościowe? Wartościowe w oczach Pana jest śmierć wiernych Jego. Wartościowa, bo On wreszcie ma nas u siebie. Wreszcie po wędrówce ziemskiej ma nas w domu. Ta idea upragnionego spotkania, dotarcia do celu i odpoczynku przyświeca nam wierzącym ludziom w patrzeniu, w ocenianiu sprawy śmierci. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Czytamy w tymże liście do Filipian w pierwszym rozdziale. To daleko lepiej rozstać się z tym życiem i być z Chrystusem. A w objawieniu 14:13 czytamy: i usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. Z tych tekstów Słowa Bożego, z różnych miejsc wziętych, z różnych ksiąg biblijnych wziętych, wynika jasno, że śmierć fizyczna dla prawdziwych chrześcijan jest przeżyciem pozytywnym. Czyż nie? Przekonuje was Słowo Boże? Dlatego też powinniśmy jako wierzący ludzie oswajać się z tą myślą, oswajać w ogóle tę myśl w sobie, w naszym środowisku, że odchodzimy, że któregoś dnia odejdziemy, że taka jest nasza przyszłość, taka jest perspektywa, którą kreśli nam Słowo Boże. I jest to rezultatem czy wynikiem działania łaski Bożej w naszym życiu. Jest wyrazem sprawiedliwości Bożej, jak to żeśmy ostatnio w którąś niedzielę mówili, jak Pan Jezus mówił o działaniu Ducha Świętego, który będzie przekonywał świat o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca, już mnie nie ujrzycie. I my, jako naśladowcy Jezusa, też nosimy w sobie tę myśl. Powinniśmy ją nosić przynajmniej, że też któregoś dnia odejdziemy i już nikt nas tu na ziemi nie zobaczy i nie będzie to powodem do żadnego płaczu, rozpaczy, tylko będzie to przejawem sprawiedliwości Bożej, że Pan zgodnie z tym, jak nam obiecał, jak wyjednał nam pojednanie z Bogiem, usprawiedliwienie, zabiera nas do siebie. Apostoł Paweł w 2 Tymoteusza, 4 rozdziale, mówiąc o swojej śmierci fizycznej, napisał: albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. Jezus mówił o sprawiedliwości, że odchodzi do Ojca, już go nie ujrzycie. I zwróćcie uwagę, i apostoł Paweł też tutaj mówi o wieńcu sprawiedliwości, czy jakimś świadectwie, potwierdzeniu, że jest w tym Boża sprawiedliwość. To jest Boża sprawiedliwość, że Bóg nam przebaczył wszystkie nasze grzechy, oczyścił, wymazał wszystkie nasze długi i zabiera nas do siebie, do królestwa swego. Chociaż na to normalnie byśmy sami nie zasłużyli. To jest ta sprawiedliwość, to jest ten wieniec sprawiedliwości, który otrzymamy my wszyscy, którzy miłujemy tę myśl o spotkaniu z Panem. Mówiąc krótko, pogrzeb osoby wierzącej tchnie nadzieją. Jest pełen pozytywnego wydźwięku. Jeśli
przychodzi czas, gdy wierząca osoba odchodzi z tego świata, to nie ma w tym żadnej czarnej rozpaczy. Jest pokój, jest głęboka duchowa radość. Nie ma jakiejś wesołości oczywiście, ale jest pokój. I tak właśnie Słowo Boże nakazuje nam myśleć w 1 Tesaloniczan 4,13. Nie chcemy też, bracia, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Nie musicie się smucić jak ludzie bez nadziei. Otóż jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa poprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy zasnęli. Więc chyba nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że śmierć fizyczna w życiu wierzących ludzi ma wydźwięk pozytywny. Po drugie, każdego zmarłego należy pochować. Co tutaj mam na myśli? Otóż w kulturze narodów biblijnych pozostawienie zwłok bez pochówku było wyrazem przekleństwa. Zresztą i w naszej kulturze też tak jest. I dlatego też prawo nakazuje wręcz w naszej kulturze, w naszych czasach, nakazuje, jest to obowiązek, że zmarłego należy pochować. Gdy nie dochodzi do pogrzebu, to znaczy, że jest jakiś wyraźny powód, żeby wyrazić to, że ten, który zmarł, jest przeklęty. Słowo Boże w księdze Izajasza w 14 rozdziale przedstawia opis sądu nad Babilonem. To w 18 wersecie czytamy: wszyscy królowie narodów spoczywają w chwale, każdy w swoim grobowcu, a ty zostałeś wyrzucony ze swojego grobu, jak twór obrzydły, pokryty pomordowanymi, przebitymi mieczem, stratowany jak ścierwo. Z tymi, którzy wstępują do kamiennego grobowca, ty nigdy nie złączysz się w grobie, bo zniszczyłeś swój kraj, wymordowałeś swój lud. To jest mocny opis pokazujący, że Bóg tak zawyrokował, że tego człowieka nie można nawet pochować. Jest tak obrzydły. Wiemy, że gdy w czasach biblijnych, w starożytności, gdy wrogowie napadali, pokonywali kogoś i chcieli go w jakiś sposób zhańbić, jego imię zhańbić, to nie dopuszczali do tego, żeby ten ktoś został pochowany. Tak na przykład Filistyni potraktowali zwłoki Saula i jego synów, co czytamy w 1 Samuelowej 31. Oni, gdy znaleźli Saula i jego trzech synów poległych na górze Gilboa, czytamy, odcięli jego głowę, zdarli zeń zbroję i obnosili je wokoło po ziemi filistyńskiej, aby obwieścić swoim bożkom i ludowi swoje zwycięstwo. I czytamy, że jego zwłoki powiesili na murze Betrzeanu. I dopiero mieszkańcy Jabesz Gilead usłyszeli o tym, co Filistyńczycy zrobili z Saulem. Zerwali się wtedy zdatni do boju mężczyźni i po całonocnym pochodzie przyszli i zdjęli zwłoki Saula, zwłoki jego synów z muru Betrzeanu i przyszedłszy do Jabesz spalili je tam, kości zaś ich zebrali i pogrzebali pod Tamaryszkiem w Jabesz. Tak postępowały różne narody w odniesieniu do wrogów, żeby ich nie pochować. Natomiast w Izraelu bardzo dbano o to, żeby pochowano zmarłego, nawet jeśli był przestępcą. W 5 Mojżeszowej, 21 rozdziale, 22 wersecie czytamy, a jeśli ktoś popełni grzech pociągający za sobą wyrok śmierci i poniesie śmierć, i ty powiesisz go na drzewie, to nie mogą jego zwłoki pozostać na drzewie przez noc, ale mają być pochowane tego samego dnia, gdyż ten, który wisi, jest przeklęty przez Boga. Nie kalaj więc ziemi, którą Pan Bóg twój daje ci w dziedziczne posiadanie. Był nakaz, był obowiązek, żeby przed zachodem słońca pochować nawet przestępcę, który został ukarany za swój grzech. I dlatego też, gdy czytamy, jak
Pana Jezusa ukrzyżowano razem z dwoma innymi przestępcami, jak się śpieszono, żeby go pochować przed wieczorem. To właśnie bierze się z tego nakazu z Piątej Księgi Mojżeszowej. I czytamy w Jana 19:31, ponieważ był to dzień przygotowania, aby więc ciała nie pozostawały przez sabat na krzyżu, albowiem dzień tego sabatu był uroczysty. Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je, żeby dokonać pogrzebu. Każdego zmarłego należy pochować, to o tyle jest myśl ważna dla nas w naszym środowisku, że czasem jest tak, że gdy umiera zły człowiek, albo samobójca, albo ktoś, kto był ateistą i tak dalej, w niektórych środowiskach odmawia się pogrzebu. Mówią, ja nie będę chował kogoś takiego, nie będziemy uczestniczyć w pogrzebie kogoś takiego. I my, ludzie wierzący, powinniśmy mieć tę postawę wynikającą właśnie z zacytowanych fragmentów Słowa Bożego, że każdego człowieka, choćby nie wiem jaki był zły, jeśli umrze i ktoś się zwraca do nas, albo jest to człowiek z kręgu naszych znajomych, to my powinniśmy być gotowi go pochować. Nie patrzeć na to, że był jakimś innowiercą, że był jakimś tam złym człowiekiem, że nas rozrabiał. Gdy ktoś się do nas zwraca, żeby pochować jego zmarłego, to my zawsze to zrobimy. Stosownie do sytuacji, tak poprowadzimy tę uroczystość, ale nie odmówimy tak zwanego pochówku. Po trzecie, podchodźmy do pogrzebu innych tak, jak chcielibyśmy, aby inni podeszli do naszego. To jest zgodne z zasadą, którą Pan Jezus kiedyś przedstawił, a którą nazywamy złotą regułą postępowania. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, tak i wy im czyńcie. I gdy umiera ktoś, kogo znamy, ktoś, kto był członkiem zboru naszego, albo gdzieś tam z najbliższej rodziny, to jest dla nas sygnał, jak powinniśmy się zaangażować w ten pochówek. Jeżeli my byśmy chcieli, żeby po naszej śmierci nikt się specjalnie nie przejął naszymi szczątkami tak zwanymi i zostawił, a niech tam jakoś w końcu państwo pochowa czy coś takiego, no to rzeczywiście możemy przejść do porządku nad tym, że ta siostra, czy ten brat, czy żona tamtego brata odeszła i nas to wcale nie rusza. Dalej sobie robimy to, co robiliśmy i żyjemy, jak żyliśmy. To nie wpływa w żaden sposób i nie pobudza nas do tego, żebyśmy przynajmniej wzięli udział w uroczystości pogrzebowej. Ale jeżeli byśmy chcieli, żeby po naszej śmierci ktoś zechciał się zająć i pochylił się nad naszymi szczątkami i godnie je pochował, to my powinniśmy się też włączyć teraz, póki żyjemy, w pochówek innych osób. To odpowiadam na pytanie, czy brać udział w pogrzebie, czy nie brać udziału w pogrzebie. Normalnie jest tak, że jak ktoś bliski umiera, to nawet jedziemy na drugi koniec Polski, żeby wziąć udział w tym pogrzebie. A jeśli brat albo siostra umiera ze zboru, to jest ktoś bliski czy obojętny dla nas. Więc się zastanówmy nad tym. Jako rodzina Boża, jako osoby bliskie sobie powinniśmy się tym przejmować. To jest tyle, jeśli chodzi o uczestnictwo w uroczystości pogrzebowej. Drugą sprawą w tym, jak podejdziemy do pogrzebu innych, jest to, jak się na tym pogrzebie pojawimy. Powinniśmy zadbać o to, aby również nasze zachowanie, nasz ubiór były dostosowane do ogólnie przyjętych norm, ponieważ jeśli bierzemy udział w pogrzebie, to powinniśmy przynajmniej nikogo nie szokować tym, że na przykład przyjdziemy na pogrzeb kolorowo ubrani i będziemy się głośno z tyłu śmiać i z kimś tam rozmawiać, tylko że zachowamy się godnie, że ubierzemy się stosownie, w prosty sposób, tak jak to w naszej kulturze, w naszym środowisku jest. Czyli
Jeżeli to jest mężczyzna, w garniturze, tak żeby to wyglądało, w jakimś płaszczu, schludnie, prosto, bez żadnego wydziwiania, bez kolorowych ubrań. No, rozumiecie, żeby nie szokować, żeby nie skupiać uwagi na sobie, bo ludzie jednak, no jak patrzą, ale przyszła ubrana, ale się wymalowała na pogrzeb, ale założył se kurtkę puchową taką, że wygląda jak łabądź. Takie rzeczy mają swoją wymowę, swoje znaczenie. Także gdy bierzemy udział w pogrzebie, zwłaszcza osoby kontrowersyjnej, to też powinniśmy być powściągliwi w różnych rozmowach na temat tego, który odszedł. Żeby nie wywoływać niepotrzebnie komentarzy, jakichś złych emocji, potrzeba nam taktu i powściągliwości w słowach w takich sytuacjach. Lepiej jest zamknąć usta, nic nie mówić, spokojnie wziąć udział w takim pogrzebie i tyle. Mamy w naszej polskiej kulturze znane z okresu międzywojennego powiedzenie ciszej nad tą trumną. To było po zamachu na Gabriela Narutowicza, jeden ze znanych dziennikarzy wtedy, gdy tak właśnie tam dyskutowano i obarczano jakąś tam frakcję polityczną, obarczano odpowiedzialnością za ten zamach. Takiego sformułowania użył: ciszej nad tą trumną. I takiej frazy dzisiaj używamy, kiedy powaga w obliczu śmierci nie pozwala nam przypomnieć o niechlubnych momentach w życiu danego człowieka. Kiedy mówimy ciszej nad tą trumną, dajemy do zrozumienia, że względy grzecznościowe przedkładamy ponad dochodzenie prawdy w tym momencie. To nie jest czas, kiedy jeszcze człowiek niepochowany, a ludzie tam roztrząsają, jaki on tam był zły. Ciszej nad tą trumną. Dobrze natomiast jest wspomnieć budujące momenty z życia zmarłej osoby, żeby odprowadzając na cmentarz taką osobę, zbudować kogoś, kto był bliski, przecież ma świadomość, jak żył ten zmarły i ma świadomość, że ludzie niektórzy wiedzą, co robił, jak się zachowywał. I gdy znajdziemy coś, a w życiu każdego człowieka można znaleźć coś pozytywnego, to buduje ludzi, którzy zostali i teraz jest im bardzo przykro i chcieliby usłyszeć jakieś dobre słowo. Po czwarte. Program i charakter uroczystości pogrzebowej powinien być dostosowany do sylwetki zmarłej osoby. Zwięzłość nabożeństwa pogrzebowego, bo jak wiecie, najczęściej nie mamy wiele czasu, mamy pół godziny w kaplicy cmentarnej, i tam pół godziny przy mogile i służby pogrzebowe zaraz się śpieszą, żeby następną osobę i mamy ograniczony czas. Więc trzeba wtedy podejmować decyzję, co uwypuklić z życia tego zmarłego. I wtedy dobrze jest, gdy my jako wierzący ludzie, organizując taki pogrzeb, bierzemy pod uwagę profil osobowościowy tego zmarłego. Kim był? Bardzo zaangażowany zawodowo? Czy bardziej należałoby mówić o rodzinie, bo to był człowiek bardzo prorodzinny, zajmujący się swoimi bliskimi, a może to był artysta, a może należałoby podkreślić jego profil duchowy, bo był człowiekiem, który kochał Pana Jezusa, służył Mu i z tego słynął w swoim środowisku. Więc w czasie takiego pogrzebu dobrze jest, żebyśmy zrobili więcej odniesień do takich elementów, jak właśnie profesja zmarłego człowieka, albo więcej rodzinnych wspomnień, jeśli mocno był związany ze swoimi bliskimi, dać czas, żeby może ktoś z rodziny się wypowiedział, jakieś wspomnienia przekazał. Jeśli to był muzyk, to można byłoby więcej muzyki na takiej uroczystości pogrzebowej, może nawet jakieś jego ulubione utwory,
żeby w ten sposób oddać jakiś hołd tej osobie zmarłej. No i jeżeli to był człowiek duchowy, to więcej o życiu z Bogiem i Jego służbie. Ważne, żeby w czasie pogrzebu mówić prawdę. Bo jeżeli słyszą ludzie obecni na pogrzebie, że się mówi jakieś rzeczy o tym zmarłym, które nie były prawdą, gloryfikuje się człowieka, to wewnętrznie ludzie się bulwersują zamiast budować i się zamykają na Ewangelię, a my przecież chcemy głosić Ewangelię w czasie takiej uroczystości pogrzebowej. Trzeba mówić prawdę i to w taki sposób, aby zbudować duchowo, pocieszyć, oddać w końcu chwałę Bożą, bo można chwałę oddać Bogu nawet z życia może i jakiegoś mizernego i wcale nie chwalebnego bardzo, ale na tym polega nasza rola ludzi wierzących, żeby w czasie takiego pogrzebu oddać chwałę Bogu. W czasie chrześcijańskiego pogrzebu powinna panować atmosfera odzwierciedlająca naszą wiarę w zmartwychwstanie, w pewność zbawienia. Powinno to być wyczuwalne we wszystkim, co mówimy, śpiewamy, jak się zachowujemy. Po jednym z pogrzebów niedawno słyszeliśmy, jak jeden człowiek powiedział, że on po raz pierwszy w życiu uczestniczy w tak radosnym pogrzebie. I bynajmniej nie było tam, żeśmy po prostu tańcowali przy grobie, ale on wyczuwał radość, jaka w nas była i którą wyrażaliśmy przed Bogiem, wdzięczni Bogu za życie tego człowieka, który odszedł i że jest teraz u Pana Jezusa, że jest teraz już w domu. Więc to jest bardzo ważne, żeby o to zadbać, żeby charakter uroczystości dostosowany do sylwetki zmarłego, żeby miał charakter budujący. Po piąte, pogrzeb stanowi bardzo dobrą sposobność do głoszenia pełnej Ewangelii. Dlaczego podkreśliłem pełnej Ewangelii? Bo zazwyczaj mówimy, że wierzymy w zmartwychwstanie i że Bóg kocha nas, to mówimy i to jest część Ewangelii, ale pełna Ewangelia mówi także o tym, że każdy człowiek musi stanąć przed Bogiem, że przychodzi sąd, jak już żeśmy dzisiaj zacytowali, i że teraz jest czas na to, żeby się opamiętać, żeby naprawić swoje drogi. I nie ma lepszego czasu, by to powiedzieć ludziom, jak właśnie, gdy stoją nad grobem kogoś, kogo znali, kochali, z kim mieli do czynienia jeszcze przedwczoraj, a dzisiaj go już nie ma. I to daje ludziom do myślenia. To w naturalny sposób pewne emocje są obudzone i refleksja w nas, że trzeba coś zrobić z własnym życiem. Dlatego pogrzeb jest bardzo dobrą sposobnością, by głosić pełną Ewangelię. By nie tylko mówić o miłości Bożej, ale by też wzywać ludzi do opamiętania, ponieważ przyjdzie sąd. I to można zrobić poprzez to, jakie pieśni śpiewamy na pogrzebie, jak brzmią nasze modlitwy. To można też oczywiście i przede wszystkim wyrazić poprzez okolicznościowe kazanie Słowa Bożego. I gdy ktoś przemawia na pogrzebie i jest wierzący w Jezusa, to nie powinien skupiać się tylko na jakichś tam wzruszających historiach, tylko powinien głosić Słowo Boże dla tych, którzy się zebrali na tej uroczystości. Po szóste, wspierajmy osoby w żałobie w umiejętny sposób. Pogrzeb to znaczy, że ktoś jest w żałobie. Ktoś z tych osób, które są na uroczystości, które znamy, to są osoby, które zostały dotknięte emocjonalnie odejściem tej osoby. I mylimy się czasem, myśląc, że takim osobom koniecznie trzeba coś mówić, że trzeba im coś tam wyjaśniać, dlaczego, tłumaczyć. To jest błędne myślenie. Takie osoby przede wszystkim potrzebują tego, żeby być przy nich, żeby dać sygnał, że jesteśmy. Czasem bez słów.
Jeżeli oczywiście zadają jakieś pytanie, no to wtedy możemy w prosty sposób, bez filozofowania, coś odpowiedzieć. Ale nade wszystko chodzi o to, żeby dać sygnał, też nie narzucając się takim osobom, że jesteśmy przy nich, że kochamy ich, że mogą na nas liczyć, że jeśli chcą pobyć bliżej jeszcze, to jesteśmy gotowi nawet zostać z nimi w domu tyle, ile trzeba, ale zachowując pewien takt. Nic na siłę, nie pomagać na siłę, nie wtrącać się za bardzo w to, jak ta osoba teraz ma postępować, tylko zachować taktowną gotowość do pomocy. No i oczywiście bywa tak często, że takie osoby, przeżywając żałobę, w pierwszych dniach żałoby, nie radzą sobie ze wszystkim i nie ogarniają różnych kwestii, które trzeba załatwiać w takim momencie, no bo wymaga tego prawo. I wtedy możemy pomóc w takich sprawach, które nie cierpią zwłoki. Ale też, żebyśmy się też nie od razu zgłaszali, że my tam pomożemy ci, nie wiem, wszystko posprzątać po tym zmarłym, że my ci wszystko pomożemy wywieźć z domu i tak dalej, bo to jest nie tak swego rodzaju. Z tym można poczekać nawet i miesiące. Nie trzeba się z tą sprawą śpieszyć. Ważne, żebyśmy mieli w sobie tę wrażliwość, że trzeba takie osoby wesprzeć. Po siódme, należy zadbać o powagę i dostojność aktu pożegnania zmarłej osoby. Myślę tutaj już o samej tej części, podstawowej części nabożeństwa pogrzebowego. Czasem obserwuję, jak bracia i siostry, którzy stanęli w obliczu tego zadania, że trzeba pochować kogoś ze środowiska ewangelicznego, jak improwizują, jak są nieprzygotowani do tego, jak zostawiają tę sprawę, że jakoś to po prostu się uda, że no jakoś to będzie. I jest wtedy dużo niebudującego chaosu. Trzeba tę rzecz przygotować, żeby akt pożegnania, który się odbywa jednak na oczach też ludzi spoza naszego środowiska, żeby on miał charakter godny, zwięzły i dostojny. No i sama formuła pożegnania, którą duchowny powinien wypowiedzieć, żeby to miało, jak to mówimy, ręce i nogi, to powinno być przemyślane i dobrze przygotowane, żeby nie było sytuacji, że no przyszła już ta chwila, kiedy trzeba by było tę trumnę złożyć do grobu, no i ten, powiedzmy, brat mówi, no weźcie tę trumnę, włóżcie do grobu albo coś w tym rodzaju. To tak nie za bardzo to pasuje. I proponuję w takiej sytuacji, żeby posłużyć się Słowem Bożym. I Słowo Boże w paru miejscach pięknie i dostojnie określa ten akt pożegnania zmarłej osoby. W Księdze Kaznodziei Salomona Pismo Święte mówi: wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. To jest piękna fraza, która opisuje ten moment, że właśnie teraz ten zmarły wróci do ziemi, z której został wzięty. No i w przypadku człowieka wierzącego, o którym wiemy, że był pojednany z Bogiem, można zacytować piękne słowa, które wypowiedział kiedyś Symeon, jak zobaczył malutkiego Jezusa, jak wnoszono go do świątyni. I my możemy, lekko parafrazując te słowa, które on wypowiedział, powiedzieć: teraz odprawiamy Twego sługę, Panie, w pokoju, według Twego słowa, gdyż jego oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi. Czynimy tak w nadziei zmartwychwstania, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wtedy nie ma jąkania, nie ma jakiejś improwizacji. Czasem człowiek, jak nie jest przygotowany, to może powiedzieć jakieś rzeczy, których by nie chciał powiedzieć, wypsnie mu się jakieś słowo, które potem się zacznie tłumaczyć, że to nie takie słowo chciał powiedzieć. No i nie jest to akt godny, taki jak być powinien. Dlatego właśnie dobrze, gdy jesteśmy do takiego aktu dobrze przygotowani.
No ale w przypadku człowieka, który słyszał Ewangelię, ale nie mamy pewności, że przyjął Jezusa Chrystusa, że narodził się na nowo, ta formuła, którą zacytowałem wcześniej, już by za bardzo nie pasowała. Dlatego można to zmodyfikować i na przykład, korzystając z tego samego tekstu Słowa Bożego z Łukasza 2,29, powiedzieć, teraz odprawiamy na przykład Jana, nie mówimy sługę Twego Panie, bo nie wiemy, czy to był sługa, nie mamy pewności, czy to był sługa Boży, więc wymieniamy go z imienia. Według Twego słowa, Panie, gdyż jego oczy nie zobaczyły, tylko widziały. Widziały, czy naprawdę zobaczyły, czy przyjęły zbawienie, tego nie wiemy, ale wiemy, że słuchał Ewangelii, bo my sami mu mówiliśmy, tylko nie wiemy, czy on się nawrócił. Więc żeby powiedzieć prawdę, żeby nie wmawiać, tak jak to według pewnych liturgii jest, że czy żył tak, czy siak, to zawsze się mówi sługa Twój, Panie, nasz brat i tak dalej, to niektórych ludzi bulwersuje, powiedzą, że to nie jest prawda. Więc można to w ten sposób zmodyfikować, dostosować do sylwetki, do sytuacji, w której uczestniczymy. Ważne właśnie, żeby zadbać o powagę i dostojność aktu pożegnania. To buduje tych, którzy uczestniczą w tym pogrzebie, a nie jakoś tam, powiedzmy, bulwersuje i niepokoi. Po ósme. Dobrze jest urządzić poczęstunek dedykowany pamięci zmarłej osoby. W naszej kulturze jest to dosyć powszechne, że się urządza taką tak zwaną stypę, czy powiedzmy przyjęcie pogrzebowe. Rzecz w tym, że w naszym środowisku my nie skupiamy się i nie chcemy tylko nakarmić ludzi, którzy przyszli na pogrzeb. Zwłaszcza jeśli jest zimno, żeby ich tam rozgrzać, żeby sobie pojedli. Uczestniczymy czasem w takich właśnie przyjęciach, że ludzie się skupiają tylko na jedzeniu. Najeść się, najeść, beknąć i pójść do domu. Nie? Chodzi o to, żeby wykorzystać ten czas na to, żeby porozmawiać o Bogu, żeby tych poruszonych ludzi, jeszcze może ocierających łzy, żeby zapoznać bardziej z Panem Jezusem, wejść w jakąś relację. No i w tym sensie trzeba by było zadbać, żeby zaprosić takie osoby, które uczestniczą w pogrzebie, zabrać ich do miejsca, które by pozwoliło na taką właśnie głębszą relację. Nie zawsze dobrze jest jechać tam, czy iść tam, gdzie nam proponują te firmy pogrzebowe, bo oni na szybko, następni i oni robią na tym kasę. My jako ludzie ewangelicznie wierzący możemy taką ucztę, czy takie przyjęcie ku czci, czy ku wspomnieniu osoby zmarłej urządzić choćby w zborze, albo w jakimś miejscu gdzieś trochę dalej, ale pozwalający spokojnie usiąść bez zgiełku, bez hałasu, no i porozmawiać. Dobrze jest, jeżeli pogrzeb jest mniejszy, żeby w ogóle zabrać do domu takie osoby i w domu, w miejscu, gdzie ten człowiek żył, pobyć trochę i powspominać. I może się pomodlić, i może więcej Ewangelii przekazać tym, którzy zechcą przyjść. Ale dobrze jest, żeby właśnie taki poczęstunek dedykowany pamięci zmarłej osoby jednak miał miejsce. Dobrze byłoby, gdyby zaprosić na taki poczęstunek osoby, które usługiwały na pogrzebie. Bo jeżeli sami domownicy, którzy chowali swego zmarłego, zaproszą ludzi do siebie do domu, to oni będą musieli biegać i tam podawać herbatę, kawę, jakieś kotlety wyciągać, a ludzie będą rozmawiać o jedzeniu i tyle. I dobrze byłoby, gdyby byli tam ludzie, którzy zajmą się duchową stroną, może odpowiedzą na pytania, a może nawet postawią jakieś pytania, bo to jest czas, który się już może nie powtórzyć nigdy więcej. To trzeba tę godzinę czy te dwie godziny wykorzystać maksymalnie i współpracować w gronie ludzi wierzących, żeby właśnie takie warunki stworzyć. Po dziewiąte,
Pamiętajmy, że normalna żałoba trwa co najmniej 4 pory roku. Więc gdy urządzamy pogrzeb, to na tym pogrzebie nie kończy się cała sprawa. Ponieważ osoby w żałobie będą teraz przeżywać brak, fizyczny brak tej bliskiej im osoby. Z każda pora roku przynosi nowe wspomnienia, nowe przeżycia, które ci ludzie mieli z tą osobą, która odeszła. I my powinniśmy zachować wrażliwość na to, że między nami jest taka osoba, która straciła męża, czy żonę, czy dziecko, czy rodzica. I gdy przychodzi kolejna pora roku, powinniśmy być wrażliwi, czujni, żeby czasem nie zachowywać się w sposób nietaktowny, nie żartować sobie, nie, tylko wyczuwać, jak ta osoba, stosownie do tego, jak ta osoba przeżyła. Budzić dobre wspomnienia, pocieszać w sposób umiejętny, ale pamiętać o tej wrażliwości, żebyśmy też na przykład za bardzo się nie obnosili z tym, jak my mamy teraz wspaniały czas z razem, a ten czy ta jest sam okrojona z takich relacji. Żeby jej nie epatować swoim szczęściem teraz, tylko raczej pochylić się, wyczuć sprawę, może położyć rękę na ramieniu, może się razem pomodlić, może razem nawet zapłakać. Gdy przychodzi lato i normalnie wyjeżdżaliśmy gdzieś tam w jakimś towarzystwie, a teraz już razem nie pojedziemy, bo już tej osoby nie ma. I po dziesiąte, nie ma teologicznych wskazań co do formy pogrzebu. Wiemy, że w dzisiejszych czasach ludzie mają dylemat kremacja czy tradycyjny pochówek. Wiemy, że w Izraelu grzebano zmarłych w grobie, chociaż pogańskie narody w tym czasie już znały pojęcie kremacji i praktykowano kremację wśród pogańskich narodów. Jeżeli byśmy chcieli użyć argumentu, że ciało naszego Pana złożono w grobie normalnie, to niekoniecznie jest argument dla wszystkich. Dla mnie osobiście to jest jakiś argument i ja sam się do tego przychylam. Ale nie mogę oczekiwać, że inni też tak pomyślą, bo ktoś by mógł powiedzieć, nasz Pan chodził w sukni tkanej od góry w całości, to dlaczego nie chodzisz, skoro się pozwołujesz na to, że Pana naszego pogrzebano tradycyjnie, to czemu nie chodzisz w sukni, tylko w garniturze, jak ja na przykład w tym momencie. Nie? Więc trzeba mieć mądrość, żeby nie używać takich argumentów, które dla kogoś mogą nie mieć żadnego znaczenia. Dlatego w tę kwestię należałoby rozstrzygać we własnym sercu i ewentualnie zgodnie z wolą wcześniej zgłoszoną przez tego zmarłego. Jeżeli ten człowiek przed śmiercią powiedział, że chciałby, aby tak i tak postąpiono z jego szczątkami, no to należy to uszanować i tak postąpić. Jeżeli nie wyraził żadnej woli, bo śmierć była nagła, albo nigdy nie rozmawialiśmy z nim o tym, no to my podejmujemy, ci najbliżsi, rodzina podejmuje decyzję i niech to zrobi zgodnie z własnym sumieniem, własnym przekonaniem, bo jak powtarzam, nie ma teologicznych wskazań co do formy pogrzebu. Nie można powiedzieć, że ta forma jest biblijna, a ta forma jest niebiblijna. To się Bogu podoba, a to się Bogu nie podoba. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. I tak czy siak szczątki nasze idą w proch. No więc, bracia i siostry, pogrzebowa mowa dzisiaj. Widzę to po was. No ale trzeba też o takich rzeczach porozmawiać od czasu do czasu. W naszym wypadku po raz pierwszy w historii naszego zboru i prawdopodobnie po raz ostatni. No bo wystarczy raz o tym porozmawiać, ale trzeba porozmawiać. Konkludując, pogrzeb wierzącej osoby urządzany przez zbór to jest piękna i budująca uroczystość. Zgadzacie się z tą myślą? Niech by tak było, bo żeby nigdy nie było na naszych pogrzebach jakiejś czarnej rozpaczy, jakichś niebudujących zachowań, bulwersujących innych.
Bo pogrzeb w naszym wydaniu to możliwość złożenia dobrego świadectwa wiary. I wszyscy powinniśmy się do tego przyłożyć. To też okazja do świętowania, na okoliczność dotarcia kolejnego pielgrzyma do mety życiowego biegu, no i jego spotkania z Panem twarzą w twarz. No czyż tego nie należy świętować? Jeśli jakiś zawodnik dobiegnie szczęśliwie do mety, to radujemy się. Jeżeli pada gol, to mówimy, ła, gol, brawo, nie? Jeżeli pielgrzym po latach tułaczki dociera do celu, otwierają się drzwi, do których zdążał przez kawał życia, to co wierzący ludzie powinni wtedy robić? Rozpaczać? Wyrywać sobie włosy z głowy? Podziękować Bogu? Oddać chwałę Bogu? Ucieszyć się tylko w sposób właśnie tak godny i dostojny, żeby nie zbulwersować ludzi, którzy no jednak przeżywają w jakiś sposób smutek z powodu straty, nieobecności już tej osoby między nami. To też dobry czas na okazanie miłości i współczucia osobom w żałobie. To bardzo dobry czas, gdyśmy powinni tę miłość praktycznie wyrazić. Taktownie, mądrze, a nie daj Boże nie pozostać obojętnym na to, co się stało w życiu tej czy tamtej osoby. To też sposobność, bardzo dobra sposobność do głoszenia pełnej Ewangelii. Więc jeżeli będzie wkrótce jakiś pogrzeb mój czy kogoś innego, to spróbujmy te myśli zachować. Da się, vade mecum, można się do tego zastosować, pójść za tą myślą, którą żeśmy dzisiaj przedstawili. Niech tak będzie. Powstańmy i teraz spędźmy chwilę czasu w modlitwie.